Hej, witam was z tej strony Gali. Dzisiaj jedziemy z pojedynkiem, a to jest oczywiście Hearthstone, czyli taki Warcraft karciany, turowy. Bierzemy maga, dzisiaj pobawimy się magiem, mam 16 poziom maga, a może mi się uda dobić do 20. Wtedy dostanę nową talię, tak jak będziemy mieli nowe kolory talii. Więc póki co będę grał magiem pojedynki. Nie wrzucam wam wszystkich pojedynków na YouTube'a, bo stwierdziłem, że jeszcze nie gram na tyle dobrze, żeby Jaina było cokolwiek do oglądania. Gul'dan! Tutaj już zagrałem wszystkich pojedynków magiem. Twoja dusza będzie moja! Prosisz się o lanie. Stworzyłem sobie w ogóle taką talię, że mam bardzo dużo zaklęć, mało mam stronników. Mam sporo zaklęć zamrażających, takich na przetrzymanie. Ta karta jest dobra w kombinacji, ale nie mam. Ona jest dobra z kombinacją czempiona Wichrogrodu i tego wodza, który daje nam jeden do ataku. Niestety ani jednej, ani drugiej karty nie mam, ale zagramy ją na początek, bo. O! Nasz rywal widzę, że ma talię z Morlockami. Ja nie lubię tą talię z Morlockami, no ale co zrobić? Jak ma taką, to nie będziemy. Będziemy grali po prostu i wygrywali. Ja zawsze patrzę i widzę, że taliek przeciwnik ma inną niż ta klasyczna, to wiem, że ma przynajmniej 20 poziom, a jak ma przynajmniej 20 poziom, to on już wie, o co chodzi w tej grze. Przynajmniej nawet gotowe. Ma więcej kart i więcej możliwości, bo my to gram my ciągle tymi praktycznie podstawowymi kartami, które były od razu. Choć tutaj magiem już mam wszystkie podstawowe odblokowane. Całą 20. Kilka kart nawet mi się udało zdobyć. Ale nie mam nic takiego specjalnego. Kolejna karta, która zadaje obrażenia wszystkim stronnikom przeciwnika. Tracić jak żadnych kart, może przyłożyć sobie dwie karty. O, widzicie. Możemy się pozbyć tego pieska. Gotowe. No i to było dobre zagranie. Myśmy się wyczyścili board, a jeszcze mamy przy okazji stronnika na stole. Kolejna prowokacja. Teraz przyszedł dopiero champion Wichrogrodu, ale i tak byśmy go nie mogli zagrać, bo mamy 5 jednostek many. Dobrze. Walnijmy mu bohatera. Ten sekret ruszczany jest chyba za wcześnie, żeby go zagrywać. Mam wrażenie, że zresztą też. Może się poczekajmy. Nasz rywal wymyśli. Umieść to jabłko na swojej głowie! O, zaczynamy. A co za Morlock? Tego Morlocka nie kojarzę. Wszystkie pozostałe Morlocki dostają 2 plus 1. Będzie ma talię stworzoną z Morlocków. Czy już by go troszkę pomęczyć? Tak sobie myślę. Trochę szkoda mi tych kart, bo one są wszystkie bardzo mocne. Ale zróbmy to tak. Zamroźmy go. I załatwimy tego, który na. Gotowe! Kąsi za każdym razem, kiedy przywołujemy stronnika. No i co, koleżko, zrobisz? Teraz tak, okej. Też tak można. Moneta, o kurde, to coś dużego pojawi się pewnie na stole. Schowaj się za mnie! Nie, no. Klasyczna karta. Jakoś bez szału. Bez
kwestię z prowokacją. Mógłbym ich zamrozić. Mógłbym też strzelić tym. Chyba tak zrobimy. Strzelimy tym. Zamazujemy mu tego Morlocka. Gotowe. Czy chciałbym go mrozić? Niekoniecznie, bo on i tak, jeżeli nie ściągniemy jakąś kartą z ręki tej karty, no to będzie musiał stracić ruch tym goblinem. A za jeden jak oberwiemy, to nam się nic nie stanie. Twoja dusza będzie cierpieć! Kolejny Morlock. No, pierwsza kombinacja Morlocków dzisiaj. Ale widzę, że on ma bardzo dużą, że on ma praktycznie całą talię stworzoną z Morlocków, a Morlocki jak się pojawi 5-6, pozbierają te wszystkie premie. To zaczyna być ciężko. O kurde, co on ma? Szarżę miał? Szarżę miał. Zagramy to tak. Zamrozimy gnojków. Przywołamy sobie sekret lustrzany, choć on ma samych Morlocków, więc raczej to... Gotowe! Mało groźne. Nic dobrego nie dostaniemy od niego. Luzik! Już się zatopiam! Nie myślę, że ja też dostanę obrażeń. Luzik! Już się zatopiam! Nie dostałem na szczęście obrażeń, tak jak on jak przywoływał. Moja tarcza za Argus! Trzeba by mieć jakaś karta na wyczyszczenie stołu. No na razie jej nie ma, ale mamy kartę do dobierania, to może dostaniemy. No nie, nie dostaliśmy akurat. A już nie mamy kart do zamrażania. Zgodzimy się tego, co ma 6 ataku. On nam zada za 5-8 obrażeń by nam mógł zadać. Dobra, walnijmy na razie do jego bohatera. Gotowe. Troszkę go osłabmy. Czekam na kartę, która mi pozwoli wyczyścić stół. Mam taką, takie dwie karty. Karty, które nam wydają obrazem 4 wrogim stworzeniom. I idealna by była ta karta teraz, żeby wyczyścić stół. O kurde, kolejny Morlock. Jeżeli mi ta karta teraz wyjdzie w tej turze, to będzie kiepsko z nami. No dajcie mi tą kartę. A niestety. Niestety szczęście mi dzisiaj nie sprzyja. Chowaj się za mnie! Okej. Mam wielgach na spluwa! Gotowe! No szkoda, że nie chce mi ta karta przyjść. Bo teraz by się idealnie przydała w tej potyczce. O jest. No to tam teraz zrobi troszkę obrażeń. Wow, 7. O, to chyba przegraliśmy. Nie? Nie, przecież jeszcze ma tutaj, może się dwoma ruszyć i... O teraz dopiero, no dopiero teraz nam przyszła ta karta. Chciałem ją wcześniej dostać i wyczyścić tu. Liczyłem na tą kartę wcześniej, no niestety jakbym dostał jedną turę wcześniej tą kartę, to byśmy no teraz by było porówno w życiu. A co za tym idzie, jeżeli byśmy bliżej wygranej? A
tak to takie zagranie jest dla nas już kiepskie. Teraz którego trzeba rozwalić? Tego trzeba rozwalić? On dawał mu zdrowie? A nie, to był on, nie mają zdrowie z okrzyku. Gotowe. No dobrze. Musimy jeszcze tego Morlocka rozwalić w następnej turze i będzie dobrze. Chyba, że on coś przywoła takiego potężniejszego. Podziwiaj potęgę Wichrogrodu! O, to jest dobre, to jest dobre. Siedem... Dobra, zaryzykujmy to tak, zagrajmy. Podziwiaj potęgę Wichrogrodu! Oni się powinni tymi zająć, jeżeli nie dostanie jakiejś dobrej karty. Gotowe! Jakbym dostał tylko lodowy strzał ten, który zadaje 3 obrażeń, byłoby już po niej. O kurde, jakaś bestia. Zabiera kartę. O, to teraz... Czemu mnie wzywasz? Czempion wystarczył. Wow, ale na przywoływał coś postaci. Wybacz. Wybacz. Wybacz mi to, co zrobię za chwilę. No wygraliśmy z tobą. Mimo tego, że mieliśmy kiepskie losowanie, zapomniał nam się karty, szczące stół pojawiły, udało nam się wygrać magiem. Tak jest, talia na Morlockach się okazała za słaba, tym bardziej, że nie robił kombinacji z Morlocków. Tam może z 2-3 mu się udało, takie mniejsze. No czasami mówię wam, jak wyskoczy 6-7 Morlocków i mamy nagle kombinację, to oni urastają do takich potęg, że każdy ma po 6-6. Czasami. No, ale to są właśnie kombinacje, tak samo jak zauważyłem, że łowcą można zrobić kombinację z bestii. To jakie combo można założyć, że... Kontra! O wilku mowa. Rexar! Niech rozpoczną się łowy! Prosisz się o lanie. Te karty sobie zostawimy akurat. Ta się przydaje później, już jak zauważyliście. Jakby nam zaczął robić jakieś takie kombinacje, to się mogą. Może się ta karta przydać w późniejszym części. A nie będziemy na nią czekali, lepiej ją zachować. Dobieranie kart zawsze jest przydatne. Pocisk również, bo jeżeli przyjdzie jakiś monster, możemy go zamrozić, a jeżeli. Nawet nie potrzebujemy go mrozić, to zawsze można to wykorzystać w końcówce do wykończenia. Tego nie za bardzo chcę na razie używać, bo on daje 2 ataku. Jeżeli dostalibyśmy tą kartę, co się przywołuje te 2 kobitki z prowokacją, to wtedy się można użyć tą kartę, żeby zadać obrażenia. Okej. Okay. Raptora by się wołał. Strzelmy do tego raptora. Musimy go wykończyć w następnej turze. I tak nam 3 obrażeń zada i pewnie do nas strzeli, to za 5 oberwiemy. O, oberwiemy za więcej niż 5. Koleżka broń sobie znalazł jakąś. Dobra. Niech stracę. Wyślę sobie tą kartę, mimo tego, że nie skorzystam z swojego okrzyku bojowego.
ale muszę użyć karty, bo miałem już 8 na ręce, a więcej nie można mieć i szkoda by było tracić tempo. A teraz widzicie, teraz ta karta przyszła, którą chciałem wcześniej. To tak to właśnie. Tak to właśnie czasami bywa. Dobra. Poczekajmy jedną turę jeszcze. Wystawianie mojej ręki talii. Nie będę pokazywał co mam na ręce, ale zobaczcie, że to są czary, które mają eliminować to co się pojawi na stole bez... O właśnie, czyżby on miał talię zrobioną z stworzoną z kombinacji różnych bestii? Mógłbym wyczyścić ten stół w tym zagraniu. Ale czy ja tego potrzebuję? To jest tylko za trzy obrażeń, to co nic, tu robić? Nic takiego szczególnego. Mam wielgach na spluwa! Załatwmy tego. Bo on mi nie jest do szczęścia potrzebny. No i na razie nic więcej nie mogę wykombinować, mam za mało manę. Ten krasnolud też się bardzo często przydaje, bo używam go do czyszczenia takich monsterów, którym zostało po dwa, są chronieni protekcją. Znaczy prowokacją, nie protekcją, prowokacją. Co powiesz na to? Cztery ataki. Dobra, teraz to można zabrać. Pozbyć się tego gnojka. Gotowi! Strzelić sobie ładnie tu. I pomyśleć, czy chcemy go zamrozić? Nie no, on jeszcze musi tą rozwalić, więc na razie możemy sobie... Możemy się wstrzymać z takim zagraniem. Nie masz dużo kart na ręce, to są trzy karty. To ja spuściłem psa. To już mi się mniej podoba, 4-8. Dobra, pozbądźmy się tego gnojka. Coś chyba poszło nie tak. Bo... A jest tak, coś zdarza się? Witaj, ups. Mógłbym przywołać sobie dwie karty, ale to mi na razie nie jest potrzebne. Dobra. Załatwmy tego. Walnijmy do tego. Na razie nie będę używał też tego Firebola, bo mógłbym one te użyć i strzelić, załatwić tą owieczkę. Ale ta owieczka nie powinna mi sprzątnąć mojego krasnoluda, więc nie potrzebuję jej rozwalać. Jest mało groźna dla mnie. Chyba, że on poda jakieś karty mocne. Na przykład zmniejszanie życia do 1. Ale na takiego krasnoluda to jest mało... Mało prawdopodobne, że żyje tak dobrą kartę. Okej, okay. Co koleżko zagrać nam? Ma mało kart, więc teraz już my mamy zdecydowaną przewagę nad nim. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie z moim planem, to powinniśmy wygrać to. Podziwiaj potęgę Wichrogrodu! Tak koleżka sobie to wymyślił. Okej. Załatwmy go.
na razie tyle. Mogłem dobrać dwie karty jeszcze. Bo akurat miałem trzymane. Schowaj się za mnie! Schowaj się za mnie! Zostać z prowokacją. Wszedłem go do bohatera. I zabierzmy sobie te karty. Gotowe! Dobra, druga karta do czyszczenia i zamrażania. No dobrze. Tylko, że on ma mało kart, więc raczej to będzie mało przydatne. Chyba, żeby jakiegoś monstera nam zagrał. Zmniejszenie zdrowia? Nie widzę sensu używania tej karty teraz. Bo to ci żywcem nic nie daje. Bo jeżeli pożenimy się atakiem, to i tak by mój zginął. No właśnie. Bez sensu, stracił tylko kartę. A nic mu to nie dało. Podziwiaj potęgę wichrogrodu! Gotowe! Ja to my się teraz troszeczkę wymyślimy w ataku i spróbujemy zaatakować jego bohatera. Mam nadzieję, że nie ma już takich kart niszczących na ręce, żeby nam zaszkodziły. Raczej wszystko idzie po naszej myśli. Tak sobie myślę. A myśl, myśl. Popełniłeś sporo błędów w rozgrywce. Wiem, że jeszcze za mało gram, żeby mówić wam, czy popełnił błędy, czy nie, ale wydaje mi się, że zagrał sporo kart, które można było troszkę przytrzymać, poczekać na moje zagrania. W ogóle w tej grze też bardzo dużo zależy od tego, w którym momencie, jak zaczniesz używać karty, bo można niektóre karty użyć dużo wcześniej. No ładnie. Pandaria będzie nasza! To jest akurat fajna karta, można go wziąć. A zróbmy jeszcze to tak. Zróbmy to tak. Za przymierze! Tak. Dwa. Trzy. Przygotujmy sobie go tak, żeby go w następnej turze wykończyć. No i teraz ma 8, mamy 8 obrażeń na stole, więc jeżeli mu nie przyszła jakaś super karta, to powinno być po nim. Powinno być... No, to nie przyszła mu, wydaliśmy. Wybacz, koleżko. Ale już jest po tobie. I tak jak wam mówiłem, mieliśmy przewagę cały czas. Mimo tego, że mamy więcej życia, wystrzelał się z kart. A gra magiem polega na tym, że eliminujecie kartę, trzymacie dobre karty na koniec, czekacie aż się wyłoży przeciwnik na stół i jeżeli macie karty to do czyszczenia, co dają 4 obrażeń, to czyścicie stół. A następnie w odpowiednim momencie zaczynacie wystawiać swoje mocniejsze karty i dwie tu jest po przeciwniku. Przynajmniej ja tak sobie ustawiłem tą talię. Powiem wam, że działa to. Czasami właśnie tylko za późno włączam dopiero to przywoływanie stronników. Albo się zdarza tak, że nie mam tej karty do czyszczenia stołu. Prosisz się o lanie. O, fajne karty na początek. Więc zostawimy je. Znowu nie mamy tej karty na czyszczenie za 7. Ale miejmy nadzieję, że do 7 tury nam przybędzie ta karta. Też wam nie muszę mówić, jak ona jest dobra. Ta karta to też będzie na końcówkę. Na razie nam do niczego nie jest potrzebna. Dobra, czekamy. O kurde.
To jest dobra karta przeciw magowi. Bo tej karty się nie da wykończyć. Pójdźmy walczyć, robaku! To nie jest prawidłowy cel. O. Chodź tu i walcz, robaku! Ej, co jest grane? Chodź tu i walcz, robaku! To nie jest prawidłowy cel. Ej, czemu nie mogę zagrać tej karty? Chodź tu i walcz, robaku! No co jest grane? Musiałem jemu to wydać. Bez sensu to było. No ale... No ale tak musiałem zagrać. Zacznij się czas! Co, zaatakujesz mnie? Nie zaatakujesz mnie. Przychodź sobie bez miska. O kurde, z prowokacją. No dobrze, to w takim razie my też przywołajmy sobie bestię z prowokacją. Albo nie, dobierzmy sobie kartę. Może to będzie lepsze. Dobra. Dwóch mocnych stronników dostaliśmy. Poczuj mój gniew! Chciałbym go zachować na tamtego, ale... Gotowe! Wtedy ten łowca lepiej rozgrywa to, albo my mamy gorsze karty. Okej, pozbył nam się dwóch. Oh my god. Zagrać, wykończyłbym tego. Zamrażanie to chyba jeszcze jest za wcześnie na to, żeby tak zamrazić. Tak sobie myślę... Chyba, że tym bym się zamraził. Aha, on jest pośrodku, nie mogę w niego zagrać. No trudno. Co mógłbym zagrać innego? Witaj, podróżniku. Dobra, wychodźmy tego, co ma 4 ataku. I strzelmy do... Ty jego dowódcy. Ta bestia mnie bardzo drażni. Zaraz bym się coś wymyślić, żeby się jej pozbyć. O, jakiś wilk. Dobra. I bestia. Tutaj nie mam jakichś mocniejszych kart. Zamroźmy ich, bo zaczyna się to wyglądać nieciekawie. Strzelmy do tego dzika. Jeszcze coś potężniejszego. 6 ataków! Kurde, tam kartę chciałbym mieć u swojego łowcy, powiem wam. Kryję tego. Gotowe. Dajcie mi tą kartę, co wyczyścisz tu. Tą za 7, to daje 4 ataku. Dajcie mi ją, proszę was. A nie to. Czy mam jeszcze jedną turę? Kiepsko będzie.
Ale może przetrzymam, tylko żebym dostał tą kartę, którą chciałem, którą mówiłem wam, no bo ta karta pozwoli mi wyczyścić stół i to będzie duży bonus. Musi dwa ataki stracić. Jeszcze jeden atak. I teraz nam zada za 6. Daj mi jakieś zadanie. No, mógł mnie wykończyć w tej turze. A jeszcze nas może, bo jeszcze ma tą moc specjalną. No to przegraliśmy. Przegraliśmy tą... tą potyczkę. I myślę, że na tyle, że w takim właśnie trudnym momencie się pożegnam z wami. Mam nadzieję, że wam się podobało to zagranie. Jest postęp. A następny odcinek również zagramy magiem chyba. Ale to będzie już w kolejnym odcinku, bo chcę dobić do 20 poziomu. A najlepiej grać... Dobra, to widzimy się za chwileczkę. Nagram wam od razu kolejny odcinek. I próbujemy dobić do 20 poziomu. Spróbujemy zrobić ranking 21. Na razie, trzymajcie się, jeżeli się podobało, to like.